przyglądać tak bezkrytycznie, ale najważniejsze to, co my możemy zrobić, to właśnie dokumentować tę historię. Dokumentować i popularyzować. Coś tak myślę. Myślę, że fantastyczne jest to, że właśnie ten zeszyt, tak myślę, że tak będzie. Jak będzie, to oczywiście przyszłość pokaże. Ale ma bardzo duże szanse na to, żeby funkcjonować poza tą zawieruchą tak naprawdę. Dlatego właśnie, że jest, myślę, że to jest kwestia czystości też intencji twórców tego zeszytu, którzy z tego co wiem są osobami o bardzo różnych poglądach, a mimo to udało mi się coś takiego stworzyć i wydać. Tak myślę, że teraz oddaję to z Państwu. Proszę bardzo. Thank you.
właśnie religii jest tak, że miejsce pochówku jest własnością pochowanego. I to jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ale tutaj jestem właśnie bardzo oczarowana, jestem bardzo zaskoczona i przemile. I jest mi, uważam, że to, co Państwo zrobiliście, to jest naprawdę ogrom pracy. I naprawdę jeszcze raz ogromny wraz w stosunku i dziękuję w imieniu całej społeczności. Katolickim, na każdym ołtarzu stoi
tak zwany siemi-świecznik, czyli świecznik siedmioramienny. Cały zeszyt zamyka taki króciutki tekst poświęcony osobie księdza prałata Augustyna Jaskulskiego, który po śmierci był proboszczem w Biesdrowie, czyli niedaleko Wrony, a w okresie, kiedy był wikariem, pracował w Ostrowie, ucząc w miejscowym gimnazjum języka hebrajskiego. I tam w tym Ostrowie wydał gramatykę hebrajską. Ta gramatyka hebrajska to jest dzisiaj Biały Kruk. Ja znalazłem dostępny egzemplarz w zasobie narodowym Biblioteki Uniwersyteckiej. Możecie Państwo też zobaczyć zdjęcie tego egzemplarza. I za tą publikację ksiądz Jaskulski został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Może teraz już poprosimy pana Łukasza, bo mamy jeszcze dwa punkty. Chcieliśmy Państwu pokazać fragmenty czterech filmów. Dwa pierwsze filmy to są świadectwa, o których przed chwilą mówiłem, świadectwa dwóch Żydów, jednej pochodzącej z Gronek, drugiej pochodzącej z Wartosławia. I te świadectwa zakupiła dla nas pani profesor Marysia Gardiak z Alabamy. Zakupiła je w Los Angeles. I gdybyście Państwo zainteresowani obejrzeniem całości tych filmów, to proszę o telefon, umówienie jakiś termin, to tutaj Państwu pokażemy. Pierwszy film są to wspomnienia Bronisławy Gaudenc, a po mężu i po zmianie imienia Bernice Fischmann. Ta pani do dzisiaj mieszka w Stanach Zjednoczonych. No tylko tak zasygnalizujemy Państwu, że coś takiego posiadamy. Tak pani Fischmann wyglądała kilka lat temu. Państwo w książce też będziecie mogli zobaczyć jej zdjęcia z wieku i okresu 5 lat. Ciekawostka, zdjęcie też z pieczęci Komunii Świętej. Takie były jej losy podczas właśnie okupacji, że została wzięta pod opiekę przez rodzinę katolicką i w związku z tym musiała się nauczyć modlitw katolickich, katechizmu. Chodziła do spowiedzi, przystąpiła do pierwszej Komunii Świętej. Na tych wszystkich zdjęciach, zresztą do właśnie też nagrania tego testymoniału, na twarzy tej pani jest uśmiech. Jest ta bardzo taka pogodna twarz. Na końcu z każdego z tych świadectw, tego nie będziemy teraz pokazywać, jest prezentacja archiwalnych zdjęć z rodzinnych albumów obu par i te zdjęcia za zgodą Fundacji z Los Angeles, zrzuty z tego filmu mogliśmy opublikować w naszym zeszycie. Drugi film, tutaj w tym drugim filmie będzie opowiadała pani Lucja Kajtel z Wartosławia. A po mężu Lucie Gabriel, mieszkanka Johannesburga. Ostatnia żydówka z Wartosławia. Jak już mówiłem, to świadectwo jest przetłumaczone i przygotowane w naszym zeszycie. Ta pani bardzo ciepło opowiada, wspomina o czasach, kiedy mieszkała w Wartosławiu, a przyjaźniła się w większości z rówieśnikami, Polakami, Niemcami, ponieważ w tym czasie we Wronkach w Wartosławiu nie mieszkała młodzież żydowska. Wszyscy wyjechali do Niemiec. Kolejny film jest związany z Wartosławiem. Został nagrany.
Marka z okazji 225. rocznicy lokacji miasta Bartosław. Pierwszym punktem jubileuszu było spotkanie na cmentarzu żydowskim i w modlitwach pan główny wiceprzewodniczący gminy żydowskiej w Poznaniu, pan Jan Sztyman. Wcześniej przed tym spotkaniem ten cmentarz był uporządkowany. Posadzono jedną wówczas stojącą tam na cele. Państwo poznajecie sołtysa Bartosławia, pana Warosia, naszych przyjaciół z Rzecina, panią Doroteę i Bogusława Egetiszu. Thank you.
nakręcił wrażenie. To prawda, że nie mieszkający w naszym mieście, pan Ryszard Nowak. Ostatni gwóźdź naszego programu, ta niespodzianka, może pana poproszę o osłonięcie tego, co się skrywa w tym materiale. Został rozebrany w 1940 roku przez